Cześć, z tej strony Przemek spoza granicą i dzisiaj pogadamy sobie o takim śmiesznym obiektywie, jakim jest Fujinon 25mm 1.4, który kosztuje śmieszne pieniądze, bo 100 polskich złotych, a potrafi zdziałać cuda. Całość tego materiału nakręciłem tylko i wyłącznie tym obiektywem. Myślę, że efekty są całkiem niezłe. Ale okej, przejdźmy do zalet i do wad tego obiektywu. Więc numer jeden to cena, bo 100 polskich złotych za obiektyw 25mm 1.4 to bardzo mało. Oczywiście po zastosowaniu adaptera i wkręcenia go na nasz system Micro 4 trzecie, nie będzie to 25mm, tylko 50. Mimo wszystko taką 50-kę bardzo fajnie jest mieć wśród swojego sprzętu, zwłaszcza gdy kosztuje ona naprawdę stówkę. Mama dzwoni. Mamo, nagrywam odcinek. Ach, strasznie. No cześć. Tak, pamiętam, żeby zadzwonić, no. Słucham? Nie, ja się bawię aparatem i nowym obiektywem. Właśnie film nagrywam. Dobra, no na pewno ci zadzwonię. No, cześć. Na czym to my? Kolejną zaletą powiedziałbym, że jest taki właśnie artystyczny, unikatowy wygląd, gdzie w środku mamy ostre, a cała otoczka jest taka delikatnie rozmyta, no i ten bokeh jest taki zakręcony trochę. Nie wiem, czy to jest zaleta, czy to jest wada, ale no... Obiektyw jest takiej wielkości. Jest naprawdę malutki. No na pewno możesz sobie go wrzucić nawet do kieszeni spodni i nie poczujesz tej wagi. Kolejna zaleta. No jest to bardzo, bardzo jasny obiektyw. Nawet do tego filmiku, który widzieliście przed chwilą, musiałem zasłaniać szczelnie okna, bo no, po prostu było za dużo światła. Było to tylko i wyłącznie światło słoneczne. Jakie ten obiektyw ma wady? No bo ma. To nie jest idealny obiektyw. Przede wszystkim jest po prostu to... manualny obiektyw. Ja akurat lubię takie stare obiektywy manualne, ale wiem, że no nie każdy uwielbia na nich pracować. Ale ten obiektyw jest naprawdę specyficzny, bo przysłonę zmieniamy przednim pierścieniem, a fokus ustawiamy tylnym pierścieniem. No i idzie się do tego przyzwyczaić, nie jest to, nie wiem, nic takiego strasznego tak naprawdę. Wydaje mi się, że naprawdę ciężko robić tym obiektywem takie ujęcia, że zmieniamy sobie fokus z czegoś, co jest w oddali, na coś, co jest bardzo blisko. Po prostu trzeba troszeczkę chodzić z tym obiektywem i łapać fokus tam, gdzie mamy ustawiony. Bo jak zaczniesz kręcić fokusem, to prawdopodobnie włożysz swój palec przed obiektyw, no i tak to będzie widać. A jeśli nie, to nawet najmniejsze drgania bardzo później widać. Kolejną wadą jest delikatne winietowanie, którego uświadczymy wpinając go pod nasz sprzęt, pod Micro 4 trzecie. Ja go używam aktualnie na Lumixie G7 4K. Nie ma absolutnie w ogóle tego winietowania, natomiast w Full HD, no... Naprawdę polecam wam kupić sobie taki obiektyw. Daje on niesamowicie dużo frajdy. Mój egzemplarz kupiłem na Allegro za chyba 95 zł plus przesyłka tam za jakieś 15, powiedzmy, dobra, więc 110 niech będzie. I od razu dostałem adapter na Micro 4 trzecie. Wkręcasz, zakładasz na aparat, działa. Plus jeszcze przyszedł razem z tym obiektywem fajny bajer, bo możemy bawić się w makro. Jeszcze nie za dużo się bawiłem, bo szczerze mówiąc nie przypadam za obiektywami makro. Ale no właśnie, w takiej cenie dostajemy jeszcze adapter na makro i coś tam możemy sobie z nim porobić. Jak ktoś bardzo chce się bawić w coś takiego, no to jak najbardziej. Jak ktoś chce się bawić coś takiego jak makro, to jak najbardziej może. No,
nagle ze stówki robi się nam fajny obiektyw portretowy plus obiektyw makro, którym coś tam możemy się pobawić. Uważam to za naprawdę udaną inwestycję. Okej, na dziś to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że niektórych z Was namówiłem do przynajmniej wypróbowania tego obiektywu. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz oglądać więcej filmików tego typu. Zostaw łapkę w górę, a ja zapraszam Cię do następnego odcinka. Cześć!